Dobra, ponieważ najbliższe kilka dni będę siedział głównie w robocie, to nagrywam dla Was na spontanie ten oto materiał. Także dzień dobry wszystkim i od razu zaczynamy. Więc rozdział otwiera Luffy, który gada sobie z Gorosei i mówi do nich, że zostanie królem piratów. Nigdy nie sądziłem, że dożyję tego momentu. No i co? Luffy informuje Saturna oraz spółkę o swoim sojuszu z Vegapunkiem i żąda wycofania się rządowej floty spod Egghead w zamian za życie York. Marines są przerażeni słowami Luffy'ego i serio wierzą w jakieś złe plotki o nim. Całą rozmowę w ogóle podsłuchuje Morgan z Vivi i Wapol. Następnie Gorosei pytają Luffy'ego o status swoich ludzi. Ten im wyjawia wszystko, kto tam jest kontuzjowany i tak dalej. Robin nagle przerywa Luffy'emu i mówi, by nie sprzedawał o nich informacji. Na co jeden z Gorosei od razu jej głos rozpoznał. Następnie dostajemy gag, gdzie załoga jest załamana głupotą Luffy'ego, który wierzy w siłę swoich negocjacji. Dalej Saturn podsumowuje sytuację, mówiąc do wiceadmirała, który tam z nim siedzi, że rząd musi ochronić trzy rzeczy, czyli York, po drugie Punk Records, który stanowi mózg Vegapunka, w którym przechowywane są wszystkie informacje, jakie zebrał, i elektrownię potrzebną do produkcji Matki Ognia. Saturn też mówi, że no tam reszta osób i rzeczy, które są, mogą być sprzątnięte, na co towarzyszący mu wiceadmirał upomina się o Roba Luciego i innych agentów, na co Saturn odpowiada, że rozważa najgorszy możliwy scenariusz i stawia na najważniejsze priorytety. Przy okazji porównując ludzi do owadów, dopowiadając, że jeśli ich liczba się zmniejszy, to się ponownie rozmnożą. Idziemy dalej do York, która się cieszy ze swojego dealu z Gorosei. Mówi, że jak ją skrzywdzą, to rząd wymarzy ich wszystkich, czyli słomianych, Bonnie i tak dalej, tak samo jak O'Hare, na co nami rani York i reszta tam ludzi próbuje właśnie nami uspokoić w związku z tym, bo nie mogą jej za bardzo tykać. Chopper pyta Robin, jak się czuje, bo jest ranna po całej walce. No i dostajemy panel, gdzie cała nasza ekipa sobie tam się zabawia, siedzi razem i tak dalej. Dowiadujemy się, że Kaku jest ranny, bo walczył z dwoma Serafinami. Dowiadujemy się również, że Shaka i Edison nie żyją. W międzyczasie Kaku pyta Luciego, na co on cały czas patrzy, a on mówi, że na nic. Usopp następnie dzwoni do uwolnionych agentów rządowych, którzy byli więzieni przez York na dole całej wyspy. No i oni tam się bawią, ucztują, dziękują za ratunek. No i też chcą się przenieść z dołu, ponieważ blisko nich znajdują się uwięzione Serafiny i boją się, że wyjdą one ponownie spod kontroli. Vegapunk natomiast ich zapewnia, że nie, bo siedzą w specjalnych bańkach stworzonych przez pacyfistów, które są wykonane z kamienia morskiego, jeśli dobrze zrozumiałem. I co wynika dalej z rozmowy pomiędzy Vegapunkiem i Frankiem, to generalnie wszystko się udało dzięki temu, że S-Snake cofnęła pacyfikację u ludzi z naszych ekipy na prośbę Luffy'ego, który myślał, że to jest prawdziwa Hancock. No i S-Snake tak samo jak prawdziwa Hancock zakochała się w Luffy'im. No cóż, genów nie oszukasz, na co Vegapunk zwraca szczególną uwagę, bo jak sam mówi, nie programował czegoś takiego Serafinom. I naukowiec stwierdza, że emocje najwyraźniej są transferowane w momencie procesu klonowania. Następnie Atlas mówi do głównego Vegapunka, że tam wszystko działa, system jest sprawny, lecz nie mogą uciec, bo bariery ochronne nie są postawione? Coś takiego? Jak to rozumieć? No tam bez jakichś barier nie mogą uciec po prostu. Po czym York nagle wyskakuje im, że stworzyła hasło i nie będą mieli dostępu do tych barier, na co Lilith się wkurza. York jednocześnie się śmieje, że rząd i to hasło ją chronią. Stussy w międzyczasie informuje całą ekipę, że dosłownie cała wyspa jest otoczona. Vegapunk natomiast uderza do Nami w kwestii wybrania kierunku podróży i następną wyspą okazuje się Elbaf. No, Luffy i Usopp tam się cieszą w tle. No i Stussy też prosi Luciego, by przestał się wreszcie na nią gapić. Vegapunk też mówi, że statek Słomianych znajduje się po drugiej stronie wyspy, razem z Vegaforce One. Jednak przez to, że wyspa jest otoczona, to nie mogą się ruszyć. Mówi też, że trzeba iść po oba statki, je zabezpieczyć i przetransportować.
Dalej Vegapunk i Franki dyskutują o tym, by uciec drogą powietrzną, lecz Atlas przypomina, że nie mogą uciec, póki jakaś tam kopuła nad nimi, nad wyspą, nadal jest aktywna. York się śmieje, że hasła nigdy nie zgadną, ale pozostałe Vegapunki wzięły się za hakowanie. Natomiast Lily, Bonnie, Franki i Luffy pędzą, by zabezpieczyć Vega Force One i Sunny, no i będą chcieli przenieść te statki na drugą stronę wyspy. Lily dalej mówi, że pierwszy raz opuści Egghead, Luffy coś tam gada o jedzeniu, razem z Bonnie chwalą też Sanjiego i tak dalej. Generalnie nic ważnego, my przechodzimy do Marines. Okazuje się, że Rob Lucci sprzedał wszystkie informacje o sytuacji wewnątrz. Saturn rozpoczyna rozmowę z Kizaru na temat potencjalnego ataku. Stwierdzają, że Luffy chciał ich oszukać, rozmawiają o możliwych problemach, co by spowodował prawdopodobny atak, lecz wedle słów Kizaru Rob Lucci wszystko przemyślał i mają wszystkie informacje, jakie potrzebowali. Więc marynarka przyszykowuje się do bezpośredniego ataku, prawdopodobnie. Ekipa Luffy'ego w międzyczasie dociera do statków, lecz Kizaru rozpoczął atak, omijający takie wstępne zabezpieczenia, wykorzystując swoje umiejętności laserowe. Dochodzi on do konfrontacji z Sentomaru i rozdział kończymy tym, że Luffy jest przerażony jego obecnością. Chyba dostał flashbacków Shabondi. Rozdział bardzo mocno przegadany, taki no przejściowy. Ocena myślę, że 5 na 10. No ale już chyba następny rozdział będzie poświęcony już tylko czystej akcji, także chyba warto będzie czekać. Nie mówię, że ten rozdział jest zły, po prostu no, typowy przejściowy rozdział, tak? Nie ma co chwalić, ale też nie ma co narzekać, po prostu sobie był. Takie rozdziały też są potrzebne. Dobra, i co w przemyśleniach? Pomyślmy. Zauważmy, że Saturn wyraził się o ludziach jako robakach. Czyżby on sam i reszta Celestiali należeli do innej rasy? Czyżby Imu też był inną rasą? Nie zdziwię się, jeżeli oni właśnie są pochodnymi ras księżyców, które zakładały starożytne królestwo, kto tam wie. Natomiast jeżeli sprowadzimy tą kwestię do Serafinów, no to po co rząd chciał ich stworzyć? To serio ma być tylko kolejna broń w ich arsenale, bo ten arsenał jest duży i cały czas się powiększa, więc takie tworzenie Serafinów to no, lekka strata czasu tak naprawdę, no bo mogą mieć więcej tej Matki Ognia na przykład, przecież mają nieograniczone zasoby ofensywne tak naprawdę, a na pewno mają bardzo duże. To wszystko jest aż takie proste? Może Serafiny jednak są częścią jakiegoś większego planu, który miałby na przykład zastąpić ludzi jako zasób. Jakby się tak zastanowić, to po co rządowi ludzie? Jak można mieć armię bezwzględnych maszyn na każde zawołanie, prawda? Także ciekawy temat do rozmyślań, dajcie znać co myślicie. Druga rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to Lucci. Patrzył pokardliwie cały rozdział na Stussy i podejrzewam, że przez to, iż ona ich zdradziła na rzecz Vegapunka, to teraz on zdradził naszą ekipę. I pozostał wierny rządowi, pomimo tego, że rząd ma go w dupie, za przeproszeniem. Myślę, że Oda w jego przypadku będzie brnął w kierunku takim, że albo w końcu się odwróci od rządu i przejdzie taką przemianę, albo pozostanie mu wierny całkowicie do końca i za to poniesie pewne konsekwencje, lub nawet może zginie. Zobaczymy. Ostatni temat to Elbaf. Po tylu latach czekania w końcu dostaniemy ten ark. Najciekawsza rzecz, która chyba wszystkich ciekawi, to to, czy Luffy może wreszcie spotkać Shanksa. Mam nadzieję, że jak najbardziej tak, chociaż mam pewne wątpliwości. No i mam nadzieję, że w końcu Oda faktycznie pokaże przemianę Usoppa, że zostanie tym wielkim wojownikiem mórz. Prawdopodobnie on pierwszy z całej ekipy spełni swoje marzenie. Usopp, liczymy na ciebie, niech to będzie twój ark, bądź MVP tego arku, tyle na to Elbaf czekałeś. Więc mam nadzieję, że dostaniesz to, na co czekałeś całą serię. Także to chyba tyle ode mnie. Piszcie co myślicie i na razie.